dobry, o poranku. Witam Was bardzo serdecznie w piątek 23 października. Zanim rozpocznę czytanie Słowa Bożego wyznaczonego na dzisiejszy dzień, chciałbym zachęcić Was do tego, żebyście na chwilę spojrzeli na te słoneczniki. One nam będą towarzyszyć przez całe rozważanie. Dlaczego te słoneczniki? Pomyślałem sobie, że dzisiaj bardzo chyba potrzebujemy koloru w naszym życiu. Niech one symbolizują pewną radość, może teraz trochę jeszcze przygaszoną ostatnimi wydarzeniami, ale chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj spróbował zrobić takie ćwiczenie, żeby dostrzec takie małe radości. Dla mnie taką radością są te słoneczniki. One mi przypominają o jakości, o wielkości Bożego stworzenia. Myślę, że takich radości i tego piękna Bożego stworzenia wokół nas jest bardzo dużo. Musimy się troszeczkę czasem wysilić, żeby to dostrzec, a myślę, że też kiedy to dostrzeżemy, ten nasz dzień będzie ciut pozytywniejszy niż wtedy, kiedy nie zwracamy uwagi na to, co Pan Bóg nam daje. Nawet takie małe rzeczy, jak chociażby te słoneczniki. Prawda, że piękne. Moi drodzy, Słowo Boże wyznaczone na dzisiaj zapisane jest u proroka Izajasza w 55 rozdziale. Z 3 wiersza czytam tak. Nadstawcie ucha, przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a będziecie żyli. Chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze zgodnie z niezawodnymi łaskami obiecanymi Dawidowi. I fragment z listu do Hebrajczyków. 13 rozdział, pozwolę sobie przeczytać trzy wiersze, od 20 do 22. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród zmarłego wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech wam udzieli wszelkiego dobra, abyście pełnili Jego wolę. Z nami zaś niech czyni to, co się Jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Proszę Was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, które w skrócie Wam przekazałem. Siostry i bracia w Panu Jezusie Chrystusie, przyjmijcie teraz słowo zachęty. Pomimo tego, że w ostatnim czasie dzieją się rzeczy smutne, żegnaliśmy duchownych naszego Kościoła, wielkie autorytety. Dzisiaj odbędzie się, czy odbywa się o godzinie 13 pogrzeb jednego z nich, księdza Emila Gajdacza, który osobiście był moim pierwszym duszpasterzem, który pokazywał mi Pana Boga. Muszę powiedzieć, że jest mi bardzo smutno z tego powodu, że ksiądz Emil nie jest już pomiędzy nami. Ale z drugiej strony ci wszyscy duchowni, którzy odchodzili, byli osobami, którzy wiedzieli, dokąd się udają, wiedzieli, dokąd idą. My teraz, myślę, gdybyśmy zrobili bardzo szczery taki rachunek sumienia, bardzo chcemy takiego fizycznego posilenia, fizycznego uzdrowienia. Wokół nas jest pandemia, ale tak sobie pomyślałem, że potrzebujemy chyba też bardzo, a jeśli nie najbardziej, tego, by zauważyć, że Pan Bóg gotuje nam, przygotowuje nam niesamowitą przyszłość, wieczność. O tej wieczności te autorytety, które przed chwilą wspominałem, cały czas mówiły. Oni byli tej wieczności świadomi. I chciałbym życzyć sobie, ale też każdemu z Was, którzy oglądacie to przesłanie, byśmy spróbowali oderwać się z tego, co tutaj jest ziemskie i spróbowali popatrzeć troszeczkę do przodu, popatrzeć na to, co Pan Bóg przygotował dla każdego z nas, na nadzieję w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Moi drodzy, ja wiem, że jest ciężko. Wiemy, jak jest trudno słuchać tych wszystkich wiadomości ze świata, z naszego kraju, może nawet bardzo po sąsiedzku, bo to wszystko stało się bardzo realne, ale myślę, że potrzebujemy też tym bardziej sięgnąć do Bożego Słowa i przypomnieć sobie,
Boże obietnice, które mówią o tym, że wierzący, że my będziemy w wieczności, że będziemy w niebie, że mamy żyć nadzieją Chrystusa, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć. I takiej pewności tego, że kiedyś spotkamy się u Ojca w niebie, powrotu do myślenia o Królestwie Niebieskim życzę każdemu z nas. Życzę także sobie. Niech Pan Bóg was błogosławi. Miejcie dobry dzień. A ja patrzę jeszcze chwilę na słoneczniki i mam nadzieję, że znajdziecie taki dowód Bożego działania też gdzieś wokół siebie. Życzę wam wspaniałego, dobrego dnia przeżytego w Bożej obecności. Niech Pan Bóg was błogosławi.